Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym pytaniu. No, pytaniu, jak zwał, tak zwał. Listopad już powoli puka nam do drzwi. Ale wbrew pozorom, chociaż ja z reguły zawsze tak sceptycznie patrzę na listopad, bo mało słońca i tak dalej, krótkie dni, to wbrew pozorom ten listopad często się okazuje dla mnie osobiście korzystnym miesiącem, chociaż zawsze mam obawy, że jak tutaj przeżyć listopad, prawda? Także da się przeżyć. Dzisiaj temat czytania, co ona chciałby ci powiedzieć w sekrecie. Układ numer 1, rat, czyli szczur. I labradoryt. Układ numer 2, sheep, czyli owce. I kwarc górski. Kryształ górski oraz badger, czyli borsuk. Opal dendrytowy. W zakresie indywidualnych czytań zapraszam do kontaktu mailowego. Tymczasem będziemy zaczynać. Jeżeli potrzebujesz więcej czasu, zatrzymuj film. Witam jedynki. Prawdopodobnie jest w waszej sytuacji jakiś impas, który ta osoba chciałaby przerwać, więc ta osoba chciałaby wam powiedzieć, że chciałaby przerwać ten impas, który tutaj między wami jest, jakaś ściana w tej pierwszej karcie, jakaś ściana, jakiś mur powstał między wami. Prawdopodobnie on jest spowodowany potrzebą kontroli, odrzuć nawyk kontrolowania. Może wy próbujecie kontrolować nadmiernie sytuację, może ta osoba, może obydwoje. Może tutaj pokutować karma z domu rodzinnego. Jeżeli ta osoba ma rodzinę, to chciałaby wam powiedzieć, że nie czerpie z tego życia rodzinnego satysfakcji. Tak, więc jest pokazana izolacja. Jest izolacja pokazana, więc ta osoba jest rozczarowana tą izolacją między wami, ale ukrywa to przed wami w milczeniu. Czyli ta osoba też was nie wspiera w tej całej sytuacji. Możliwe, że obydwoje się izolujecie, ale jest ta osoba ewidentnie rozczarowana tym, że ten okres impasu i izolacji między wami jest. Natomiast ta osoba, mimo tej izolacji, pustelnik i tej separacji, która jest między wami, dużo pasji i namiętności dla was wciąż ma i może się czuć osamotniona w tym pustelniku. I w tym pustelniku macie też powinowactwo duchowe. Prawdopodobnie ta osoba o tym wie, że jesteście jej bratnią duszą. Czy wie, czy nie wie, tak czy inaczej jesteście bratnią duszą. I dużo pasji i namiętności ta osoba dla was ma. I to,
I to by chciała powiedzieć w sekrecie, przepraszam, bo ten aparat mi troszkę utrudnia mówienie. Chciałaby jakiejś zmiany, align your life. What is not aligned? Co tutaj nie jest poukładane i co potrzebuje się zmienić? No ta kontrola. Potrzebuje się zmienić ta kontrola tutaj, bo za bardzo na straży tutaj jest stanie, z waszej strony też. I ta osoba chciałaby, żebyście tą gardę opuścili. Być może chce komunikacji. Być może tutaj trzeba sobie opracować jakiś plan działania, tak? Bo może być tak, że nie do końca wiecie, czego chcecie od tej osoby. Albo nie wiecie, jaki tutaj plan działania obrać, jaką drogę, więc trzeba byłoby sobie tutaj wyznaczyć cel, czego tak naprawdę chcecie i działać zgodnie z tym. No może tutaj pokutować jakaś karma z domu rodzinnego, bo ta dziesiątka kielichów chciała być w odwrocie. Jeżeli ta osoba ma rodzinę, jakby tworzy związek z kimś innym, to chcę wam powiedzieć, że nie za bardzo czerpie radość z tego układu. Rzeczywiście, jeżeli ta osoba jest w małżeństwie, to tam się może nie układać w kwestiach łóżkowych. Prawdopodobnie ta osoba nie jest sama. Oczywiście to jest ogólne czytanie, ale w wielu przypadkach może nie być sama. Może mieć rodzinę, ale tam nie za bardzo układa się między nimi. I co? Czyli ta relacja, w której jest ta osoba, jeżeli ta osoba jest w innej relacji, nie za dobrze się układa. I być może ta osoba wam o tym nie mówi, ale w sekrecie chciałaby wam o tym powiedzieć. Jeżeli próbujecie się nadmiernie tutaj kontrolować, to ta osoba chciałaby, żebyście się zachowywali bardziej spontanicznie. Pozwól tej sytuacji rozwijać się w naturalny sposób. No marzy ta osoba o życiu z wami, nawet życiu rodzinnym, byciu z wami. Jakiegoś spełnienia tu szuka, ale no może mieć tą skłonność do kontrolowania. W sumie wy też, bo trudno mi powiedzieć, kto bardziej, bo to jest ogólne czytanie. W każdym bądź razie ta osoba chciałaby być z wami, co może ukrywać, ale ewidentnie chciałaby być z wami. A być może po prostu ona się nadmiernie kontroluje i ukrywa to, że chciałaby być z wami. Natomiast tu się też pokazuje kwestia rodziny, więc jeżeli ktoś tutaj ma rodzinę, jest w innej relacji, no to też ta kontrola może wynikać właśnie z tego faktu, że ktoś jest w innej relacji. Więc nie działa ta osoba spontanicznie w stosunku do was, chociaż kojarzycie jej się z tym, co najlepsze, dobrobyt. Kojarzycie jej się z obfitością, z samym dobrem. To jednak mimo wszystko ta osoba się też kontroluje, nie działa spontanicznie, może się do was nie odzywać aktualnie, nie podejmować spontanicznych działań. Czyli jest rzeczywiście ten impas i zawieszenie w próżni teraz między wami, co nie znaczy, że tak będzie zawsze, prawda? Hieran. Tak, więc chciałaby wam powiedzieć, że się zastanawia, co zrobić, tak? Stoi przed decyzją życiową i tutaj rzeczywiście może mieć dwie opcje do wyboru, czyli was i jakąś inną relację. Może tutaj być konkurencja, prawda? Walka. I wydaje mi się, że ta osoba się zastanawia też, czy zawalczyć o was. W tym momencie stoi przed decyzją. Dedicated effort, ósemka monet.
Może myśleć o was i może mieć zamęt w głowie. Może być to ktoś, kto jest w innym miejscu świat, w innym kraju, w innym mieście i musiałby ten ktoś podjąć ten wysiłek, ten effort, żeby z wami być, prawda? Czyli zmienić miejsce zamieszkania, czy przyjechać. Bo może być to ktoś oddalony od was, ale to też może być silna osobowość w tym świecie. Może być to też ktoś silnie skupiony na swojej pracy, ponieważ ósemka monet jest kartą pracy. Ale mimo tej jakby separacji, tego impasu, który tutaj jest, ta osoba w sekrecie chce wam powiedzieć, że jest rozczarowana tym impasem, że dużo pasji wciąż dla was ma, że gdzieś tam przeczuwa, że jesteście bratnią duszą, że jeżeli jest w innej relacji, to nie czerpie z tej relacji spełnienia i że marzy o tym, żeby być z wami, ale prawdopodobnie to ukrywa, więc nie działa spontanicznie i że się zastanawia, czy zawalczyć tu o was, czy nie. No jakby zdaje sobie z tego sprawę, że musiałaby z tej głowy wyjść albo tą trójkową sytuację opuścić, trójka mieczy, jeżeli to jest trójkąt miłosny i bardziej się zaangażować, prawda? Czy jakby ma świadomość, że tutaj jest wysiłek konieczny i wiadomości. Kojarzysz mi się z ciepłym i bezpiecznym domem. Dziesiątka kielichów, tak. Więc jak najbardziej dobrobyt kojarzycie jej się z ciepłym, bezpieczeństwem, obfitością. Dziesiątka kielichów, rydwan. Budzę się w środku nocy i czuję smutek, że nie ma cię przy mnie. Uznałem, że to koniec. No jest ta izolacja, więc mogła ta osoba uznać, że już nie chcecie jakby kontynuacji relacji z nią. Niektórzy z was mogli po prostu wyrazić to, że kończą tą znajomość, tak? Czyli po prostu ją zakończyć i ta osoba to przyjęła. Co nie znaczy, że jest z tego zadowolona, tak? Z tego końca. Nie znajduję słów dla twojej uprzejmości i hojności, dobroby. Dobre zdanie ma o was. Wiem, że to związek duchowy, rozwojowy, pustelnik, tak. Ma gdzieś poczucie, że tutaj chodzi o rozwój duchowy, że jesteście bratnią duszą. I jest to też wasze odbicie lustrzane. Zobaczenie siebie w lustrze jest dla mnie trudne. Czyli prawdopodobnie z tą kontrolą to obydwoje macie tutaj problem. Czuję się niewarty twojej miłości z jakiejś przyczyny. Wszystko się nam uda, jestem o tym przekonany. To tak z jednej strony brak wiary w siebie, czuję się niewarty. Z drugiej strony przekonanie, że jeszcze się wam uda, tak? Mamy dziesiątkę kielichów, rydwan. Bliźniacze płomienie, możliwe, bo mamy zobaczenie siebie w lustrze, jest dla mnie trudne. Czuję coraz silniej magnetyczne przyciąganie do ciebie, a z buław. Tęsknię za naszymi rozmowami, bo tutaj widać brak komunikacji aktualnie. Kiedy myślę o tobie, to się uśmiecham, czyli kojarzycie się tej osobie pozytywnie. Może mieć z wami miłe wspomnienia, prawda? Tęsknię za naszymi rozmowami. Jeżeli wam się podobało czytanie, dajcie kciuk w górę. Zapraszam też do komentowania. W zakresie indywidualnych wglądów zapraszam do kontaktu mailowego.
Tymczasem miłego dnia. Trzymam kciuki i słyszymy się kolejnym razem. Trzymajcie się, pa. I witam bardzo serdecznie układ numer 2. Co on, ona chciałby ci powiedzieć, chciałaby w sekrecie. Stepping into power, you are strong beyond measure. Hedgehog, you are a magnet for light, love and joy. Initiation, rite of passage crossing the threshold. No jakiejś inicjacji się ta osoba opiera jeszcze, nie chce wejść w nowy świat, bo ta inicjacja w odwrocie chciała wyjść. Tutaj jakaś nieufność jest, logiczny, szczery. Jakaś nieszczerość jest ze strony tej osoby, bo ten paść powietrza chciał wyjść w odwrocie. Zresztą będziemy dolosowy. Warto na to poczekać w odwrocie. Więc widocznie jesteście niecierpliwi. Wydaje mi się, że jesteście mocno niecierpliwi tej sytuacji, a tutaj sytuacja wymaga od was cierpliwości. Mędrzec, bądź oddany i zaangażowany, to też chciało wyjść w odwrocie. Sytuacja się polepszy w odwrocie. I manas, mężczyzna, mąż. Niektórzy z was mogą być w małżeństwie z inną osobą, manazie. A niektórzy mogą chcieć zawrzeć stały związek z tą osobą w manazie. Zaraz zobaczę. Ta osoba was postrzega jako osobę silną. You are strong beyond measure. Kogoś w rodzaju lidera, kogoś za kim inni chętnie podążają, czyli postrzega was jako osobowość silną, jako kogoś właśnie w rodzaju lidera, że możecie być przykładem dla innych. Natomiast ta osoba nie słucha intuicji. Gdzieś tam ona może przeczuwać, że tutaj siła i moc w was jest, ale ta osoba nie słucha intuicji. No właśnie ten initiation chciał wyjść w odwrocie. Nie do końca ta osoba ma dobrą relację ze swoim wyższym ja i ma problem z posłuchaniem intuicji, więc ten sąd to dla niej wezwanie do przebudzenia się w tej sytuacji i dostrzeżenia też potencjału waszej relacji. Że wasza relacja ma duży potencjał, ten power. I tutaj chodzi też w tej latarni o przebudzenie jak najbardziej. I to samo chodzi w sądzie. Też chodzi o zmartwychwstanie, o przebudzenie, że potrzebuje ta osoba dosłownie zmartwychwstać, czyli przebudzić się, że tutaj w waszej sytuacji chodzi o przebudzenie. Be a magnet for light, love and joy, hedgehog. Natomiast ta osoba nie wchodzi na to drzewo przysłowiowe, raczej jest w umyśle, czuje się bezradna i nie wie, co robić. Więc ta osoba wymaga podwyższenia wibracji, pokonania lęków, też właśnie przebudzenia się, dostrzeżenia tej prawdy w tej sytuacji, której ta osoba chyba jeszcze nie widzi, a jest dla niej właśnie wezwanie do posłuchania intuicji i do rozpoznania potencjału, również do podwyższenia wibracji, bo dużo jest w tej osobie lęku,
I w związku z tym mało jest w tej osobie radości, więc ta osoba wymaga jeszcze podwyższenia wibracji initiation. Chciało wyjść w odwrocie. Więc tutaj ta ciemna jaskinia właśnie reprezentuje lęki, w których ta osoba tkwi, nie widząc prawdy, a dzięki relacji z wami jest dla niej możliwość wejścia do raju, można powiedzieć oczywiście umownie, do piątego wymiaru, to czyli do życia bez lęku. Jest to osoba uczuciowa, ta osoba może być matką w królowej kielichów, tylko potrzebuje gardę opuścić, więc jak opuści tą gardę, no to jest możliwość tutaj rozwoju waszej relacji, bo ta osoba ma potencjał uczuciowy. Jest to osoba uczuciowa, ale może być też dość skomplikowana wewnętrznie w tej królowej kielichów i najlepiej czuć się w wolnych związkach. No i tutaj ta inicjacja dla tej osoby polega na opuszczeniu tej gardy, bo ta osoba może mieć w tej królowej mieczy, mogła dużo przeżyć, może mieć jakieś przykre doświadczenia i z powodu tych przykrych doświadczeń może stać na straży. I wydaje mi się, że ta osoba nie jest z wami szczera, bo logiczny, szczery, impulsywny, ciekawy wyszło w odwrocie, więc... Opóźnienia lub zmiany planów, prawda wypowiedziana w sposób nietaktowny. Więc ta osoba wam prawdy tutaj nie mówi. Ma kartę biorcy, czyli raczej nie działa. Raczej tutaj właśnie nie wchodzi na to drzewo, nie działa, ale widać też brak równowagi emocjonalnej, czyli chodzi o to, że do waszej sytuacji podchodzi zbyt emocjonalnie z pozycji dziecka, czyli zbyt emocjonalnie i nie jest z wami szczera. Również nie podejmuje działań. I logiczny, prawda? Logika w odwrocie i pokazuje się emocjonalność, czyli... Nadmiernie emocjonalnie ta osoba podchodzi do sytuacji z wami. Natomiast warto na to poczekać, chciało wyjść w odwrocie, co znaczy, że wy macie już dość czekania tutaj, że jesteście zniecierpliwieni, czyli dla was to jest lekcja cierpliwości. Bo nie ma tutaj współpracy z tą osobą, prawda? Co wam ciąży? Ciąży wam to, że tutaj, że ta relacja nie jest budowana, że ta osoba z wami nie współpracuje, więc macie ochotę się poddać. No to już tutaj kwestia waszej cierpliwości. Czy aż tak bardzo wam to ciąży? Bo czujecie, że dźwigacie cały ciężar tutaj w tej sytuacji. Odpowiedzialności, że jakby wszystko w waszych rękach, a ta osoba ma tutaj kartę biorcy, czyli najprawdopodobniej wy więcej z siebie dajecie, prawda? Albo dajecie z siebie wszystko, a ta osoba daje albo nic, albo niewiele. Bądź oddany i zaangażowany mędrzec. Więc ta osoba uczuć do was nie jest pewna, ma dużo wewnętrznych napięć i musiałaby wyjść ze strefy komfortu i jakieś podświadome uwarunkowania na tą osobę w tej cesarzowej, tutaj jakieś podświadome lęki nią kierują i powodują, że ona z tej strefy komfortu nie chce za bardzo wyjść, więc to dla niej jest zachęta, by więcej z siebie dać. Bądź oddany i bardziej się zaangażować, ale ta osoba czegoś tutaj kurczowo się trzyma. Jakiejś swojej strefy komfortu, z której nie chce wyjść. Sytuacja się polepszy.
No, polepszy się. Ta osoba tą gardę opuści pewnego dnia i poczuje się bezpieczniej w tej sytuacji. Królowa monet. Poczuje się bezpieczniej, także jest szansa, że jak poczekacie i będziecie cierpliwi, to ta osoba bardziej tutaj zaufa w tej królowej monet i przestanie się aż tak bardzo kontrolować. Bo tutaj w tej królowej buław może być jakiś rodzaj walki o to, kto będzie tutaj prym wiódł, więc ta osoba mogła być tutaj w jakimś takim trybie walki, albo była zbyt niezależna, albo próbowała w jakiś sposób tutaj sobie was podporządkować. To ta osoba się uspokoi, poczuje się bezpieczniej pewnego dnia w tej sytuacji. Królowa monet. No, Manas może sugerować, że ktoś tutaj jest mężem, żoną. Może też sugerować, no, może mówić o małżeństwie, że ktoś tutaj jest mężem czy żoną, czy że w jakiś sposób małżeństwo tutaj wpływa na całą sytuację czyjeś. I jeżeli wy na przykład jesteście w małżeństwie, to też może mieć znaczenie, że ta osoba w stosunku do was zachowuje się powściągliwie i się w to nie angażuje, ok? Natomiast jeżeli ta osoba jest w małżeństwie, czy w jakiś sposób jej małżeństwo wpływa na sytuację, no to też może powodować, że ta osoba zachowuje się umiarkowanie w swoich uczuciach i krokach czy decyzjach, tutaj działaniach. Ta karta również może wskazywać na potrzeby wybaczenia, na przykład współmałżonkowi, tak? W tym umiarkowaniu, że musiałaby ta osoba komuś wybaczyć, czy wam wybaczyć, czy komuś innemu wybaczyć. Więc potencjalnie jest to osoba uczuciowa, która mogłaby się w to zaangażować, ale no jeszcze by musiała tą gardę opuścić, z trybu ofiary wyjść, czy po prostu z własnej głowy wyjść, popracować z lękami. No a dla was ta cierpliwość. No ta osoba ma tutaj kartę biorcy, więc wy jesteście tutaj dawcami, możecie już się czuć zmęczeni, prawda? Bo najlepsze są układy między dwoma dawcami, prawda? Jeżeli jest relacja dawcy z biorcą, no to dawca prędzej czy później zmęczy się dawaniem i się wycofa, prawda? Jeżeli jest dwóch biorców, to w ogóle nie dojdzie do żadnej relacji, więc najlepiej, jak dwie osoby są dawcami, wtedy relacja ma szansę przetrwania. A tutaj ewidentnie wy jesteście dawcami. Póki co, a ta osoba ma kartę biorcy, ale to też jest, może być w sensie braku poczucia bezpieczeństwa, które jest w tej osobie. I wiadomości. Jesteś tylko ty. No właśnie, nic nie mogę teraz zrobić, czuję się bezradny. To jest dokładnie energia tej karty. Nie dbam już o to, co inni mówią, chcę być z tobą. Też ktoś was odradzał tej osobie. Czuję się z tobą jak w domu. Tęsknię, aż boli. Wiem, że muszę działać i odezwać się. Bądź oddany i zaangażowany. To jest rada dla tej osoby, ale tutaj dużo wewnętrznych napięć widać. I ta osoba się nie angażuje, prawda? Bo jakieś podświadome lęki tu ją blokują. To też jest energia matki czasami. Jeżeli ta osoba jest matką lub ojcem, to też mogą ją blokować dzieci, sprawy rodzinne, ale przede wszystkim lęki. Zmieniłeś mnie, zmieniłaś mnie. Czas zacząć nowy rozdział w naszej relacji. Zbieram siły, by wrócić. Obawiam się miłości do ciebie, to mnie pochłania.
Chciałbym się do ciebie przytulić, tu widzę jakieś coś się przylepiło do wiadomości. No ale tak, ta osoba nie czuje się bezpiecznie w tej sytuacji, a z drugiej strony tego bezpieczeństwa szuka. Chciałbym się przytulić, prawda? To jest potrzeba bezpieczeństwa. Z tym też jest związana ta karta biorcy tam u góry. Sprawa między nami nie jest skończona, powinniśmy się zabrać za tą relację. Tylko teraz mam sprawy rodzinne. Wspomniałam o tych dzieciach, że ta osoba może być w małżeństwie w niektórych przypadkach lub może mieć dzieci, może być matką lub ojcem i te sprawy rodzinne mogą ją teraz też pochłaniać w dużej mierze. Ale nie chcę się poddawać. Nie poddam się w tej sytuacji. Ty też się nie poddawaj. Wiem, że jestem ci winny przeprosiny czy jakieś wyjaśnienie. Jeżeli podobało ci się czytanie, pozostaw proszę kciuk w górę. Zachęcam również do komentowania. Tymczasem trzymam kciuki za sytuację. Jeżeli potrzebujesz indywidualnego wglądu, zapraszam cię do kontaktu mailowego. Tymczasem udanego dnia, trzymam kciuki i słyszymy się kolejnym razem. Trzymajcie się. I witam bardzo serdecznie układ numer 3. Co on, ona chciałby ci powiedzieć w sekrecie lub chciałaby? Joy and delight. Open your heart to joy. Danki, keep your heart open no matter what. Ale to chciało wyjść w odwrocie, więc open your heart, keep your heart open. Niesamowite, więc chciałaby ta osoba, żebyście się na nią otworzyli bardziej, bo prawdopodobnie zamknęliście się na tą osobę. No ale oczywiście też może być też tak, że ta osoba się na was zamknęła, tak? Że ta osoba potrzebuje czakrę serca otworzyć. The great gathering, it's all coming together, intuitive hit soul trap. Jest to wasza bratnia dusza lub bliźniaczy płomień, ale widać, że ta osoba z wami nie współpracuje, prawda? Być może o tym nie wie, że jesteście jej bratnią duszą. Musiałaby tutaj bardziej posłuchać intuicji. Siła, wielka wewnętrzna siła, odrzucanie osądzenia innych, przebaczenie i współczucie. No może chcieć waszego, przepraszam, przebaczenia, jeżeli jest taka konieczność. Może sama potrzebuje wam przebaczyć. Może być to osoba z dużą wewnętrzną siłą, wielka wewnętrzna siła. Tutaj jest tygrys. Także może być to osoba silna wewnętrznie. I teraz może ta osoba potrzebuje odrzucić osądzanie was i wam wybaczyć i bardziej was zrozumieć. Przebaczenie i współczucie tutaj byłoby konieczne z czyjejś strony. Z waszej strony, ze strony tej osoby lub obopólnie. Mistrz Shaolin, poruszaj się i działaj z gracją. Oszustwo w odwrocie. Ktoś w tym związku nałożył maskę skrywającą jego prawdziwe ja. Poproś innych o wsparcie. I nautis. Okay. Więc mamy kwestię otworzenia czakry serca. Jeszcze nie za bardzo wiem dla kogo. Open your heart to joy, pierwsza karta, a druga keep your heart open, czyli w zasadzie ta sama informacja. Że ktoś tutaj czakrę serca zamknął, to też się w jakiś sposób może wiązać z tym osądzaniem i przebaczeniem i współczuciem. Ale kto tutaj komu potrzebuje przebaczyć i odrzucić osądzanie, to już chyba wy lepiej wiecie ode mnie. Dobra, dolosuj.
No jakieś poczucie przegranej ta osoba ma w związku z tym, że albo wy nie otwieracie się na nią, albo ona sama nie potrafi się na was otworzyć, albo jedno i drugie. No i tutaj mogą być jakieś podświadome sprawy, które powodują, że ktoś tej czakry serca nie potrafi otworzyć. Mogą być to sprawy związane z figurą matki w cesarzowej. Jeżeli ta osoba na przykład ma problem z otwarciem czy otworzeniem tej czakry serca, to może chodzić o jakieś podświadome uwarunkowania związane z figurą matki, czy w ogóle jakieś podświadome uwarunkowania. Jeżeli wy nie potraficie tej czakry serca otworzyć na tą osobę i wybaczyć jej, no to tak samo. To jakieś tutaj podświadome uwarunkowania was blokują. Także tutaj macie lekcję z tą osobą bezwarunkowej miłości. Ta osoba może mieć przelotne romanse, ale w rzeczywistości dąży do trwałych związków, których chce przewodzić, bo nie jest to osoba uległa. I mam wrażenie, że ta osoba czeka, że pokonacie swoje lęki i otworzycie się na nią. Na coś tutaj ta osoba czeka, że przejmiecie inicjatywę w tej sytuacji, że czakrę serca odblokujecie, że je wybaczycie, czyli ta osoba widzi was jeszcze, widzi was w swojej przyszłości i na coś tutaj czeka. Natomiast mamy tą kartę zranionego wojownika, tak? Kolczuga. I nie wiem, kto tutaj w tej obronnej pozycji tkwi, ale ktoś jest niepewny swoich uczuć i ktoś się tutaj uporczywie czegoś trzyma. Może pieniędzy, może starych przyzwyczajeń. W każdym bądź razie chodzi o jakiś brak poczucia bezpieczeństwa w kimś. No i teraz, jeżeli to dotyczy tej osoby, no to o tym wiecie, że ta osoba ma w sobie duży brak poczucia bezpieczeństwa i dużo wewnętrznych napięć i czegoś tutaj nie chce puścić. Może być przywiązana nadmiernie do pieniędzy, do materii, a może nie chce po prostu popracować z lękami, prawda? Ale równie dobrze to może dotyczyć was. Że wy macie tutaj duży brak poczucia bezpieczeństwa, więc tu już, ponieważ jest ogólne czytanie, to myślę, że lepiej ode mnie wiecie, kto jest kto i kto komu tutaj potrzebuje wybaczyć i kto potrzebuje odrzucić osądzanie. Bo może być tak nawet, że obydwoje. Przebaczenie i współczucie tutaj gra dużą rolę. No ten materializm może być. Jeżeli to ta osoba, bo też jest ta czwórka monet i teraz król monet, może być tak tutaj, że blokadą jest czyjaś stała relacja, ale bardziej to wygląda na materializm. Może to być ta osoba. Ta osoba może być osobą mocno przywiązaną do materii i może. Jeżeli to ta osoba, to może ta osoba musiałaby troszeczkę zweryfikować swoje życie, bo to się pokazuje jako blokada, więc blokadą może być przywiązanie do pieniędzy nadmierne, albo na przykład blokadą może być czyjaś stała relacja, tak? Ale bardziej chyba chodzi o pieniądze, że ktoś tutaj nie jest w swojej sile. I w jakimś sensie ma przyblokowaną swoją kreatywność, bo za bardzo trzyma się prawdopodobnie materii, i tutaj też tej czwórce monet. I to może wynikać z jakiegoś braku poczucia bezpieczeństwa, tylko nie wiem kto. Możemy założyć, że ta osoba ma duży brak poczucia bezpieczeństwa w sobie, więc mocno trzyma się materii, tak? I to jest pokazane jako blokada. W tej osobie załóżmy, i że to blokuje kreatywność i potencjał twórczy tej osoby. Mistrz Shaolin, poruszaj się i działaj z gracją.
Może być jakiś rodzaj sztywności w tej osobie lub was. Może być jakiś brak taktu, na przykład w niektórych przypadkach. Ktoś tutaj ma lęk przed odrzuceniem i potrzebuje sobie zdać z tego sprawę. Więc tutaj może chodzić o też jakąś nadmierną kontrolę, usztywnienie czyjeś w tej sytuacji w wyniku lęku przed odrzuceniem. Może być też lęk przed zranieniem, lęk przed zdradą. W związku z tym ktoś może się nie zachowywać w tej waszej relacji swobodnie. Prawda? Komuś może brakować tej gracji przysłowiowej. No i prawdopodobnie obydwoje się maskujecie lub jedno z was, ktoś w tym związku nałożył maskę skrywającą jego prawdziwe ja, prawdopodobnie w wyniku tego lęku przed odrzuceniem czy zranieniem. Także też wygląda to na odbicie lustrzane, dokładnie w wyniku jakichś lęków. Tutaj jest to maskowanie i brak równowagi. Czyli ktoś tutaj nie jest sobą, możliwe, że obydwoje, bo też karta wyjściowa to badżer i też widać odbicie lustrzane, więc prawdopodobnie jest tak, że obydwoje nie jesteście sobą, że obydwoje się maskujecie. Poproś innych o wsparcie. Obydwoje lub jedno z was może wymagać pomocy, profesjonalnej pomocy lub pomocy otoczenia, przyjaciół, rodziny. Lub potrzebuje się pomodlić, tak? Innych. Tak, w zakresie pokonania jakichś lęków i robienia uników. Bo ktoś tutaj robi uniki. Lub ktoś na przykład jest nieszczery, mamy te maski. Albo obydwoje wymagacie jakiegoś wsparcia, jeżeli chodzi o tą nieszczerość i te lęki. To już też bardziej wiecie, kto tutaj, wy lepiej wiecie, kto tutaj bardziej tego wsparcia wymaga, a może tego wsparcia wymagacie obydwoje. Nautis może sugerować właśnie jakieś silne lęki, czy w ogóle jakieś trudne przejścia. Więc być może trudne przejścia życiowe, być może tutaj trudne przejścia w tej relacji. Natomiast ta osoba jeszcze tutaj ma jakieś pragnienia z wami związane, niekoniecznie bycia z wami na stałe, ale jakiegoś spotkania z wami. Dziewiątka kielichów. To również może zwiastować potrzebę dla kogoś przebudzenia się z martwychwstania, czyli na przykład, żeby ktoś tutaj mógł doczekać się tego spełnienia emocjonalnego, to potrzebuje czy wydorośleć, czy po prostu zmobilizować się do pracy z lękami, tak? Bo mamy ten brak poczucia bezpieczeństwa, który w kimś jest. Natomiast podsumowując, wydaje mi się, że ta osoba jeszcze na coś czeka. Jeszcze na coś liczę, minimalnie na spotkanie, ale no, zakładając, że ten król monet to ta osoba, to być może ta osoba jest za bardzo przywiązana do materii. Tutaj też może być jakiś rodzaj innej blokady w tym magu odwrocie. No, to może być tak, że ta osoba za bardzo jest przywiązana do pieniędzy, do materii, w wyniku braku poczucia bezpieczeństwa, co powoduje, że zablokowano ma tą kreatywność, prawda? Nie jest w swojej mocy. Ale też może być jakiś inny rodzaj blokady tutaj. Blokady w komunikacji, że ktoś kogoś na przykład zablokował na komunikatorach. Też może być tutaj taki aspekt. Dobra, i zobaczmy, co jest w wiadomościach. To coś tutaj obmyśliwuje, planuje następny krok, ruch w twoim kierunku. Ale nie czuje się jeszcze wystarczająco dobry, nie czuje się warty twojej miłości. Ten lęk przed odrzuceniem najprawdopodobniej ma ta osoba, więc się maskuje.
No i z tym materializmem może ona też nie czuje się bezpiecznie, jeżeli chodzi o sprawy materialne. No nie wiem na ile to nieczucie się wystarczająco dobrym jest związane z sytuacją materialną tej osoby, a na ile z jakimś, z tym lękiem przed odrzuceniem na przykład. Wierzę tylko w naukę i fakty. No właśnie, może być ten materializm, szkiełko i oko, że ta osoba, mamy ten sąd, może ta osoba musiałaby się przebudzić właśnie z tego snu tutaj, prawda? Nautis i wyjść z tej ciemności tutaj. Pokazałaś mi, jak wygląda prawdziwa miłość, czyli dzięki wam ta osoba ma szansę na przepracowanie tych lęków, w zależności czy przebudzi się, czy nie. Czasami budzę się w nocy, a propos budzenia, czasami budzę się w nocy myśląc o tobie. Może być to wasz bliźniaczy płomień. Wiem, że płomień, który pali się w tobie, to ten sam, który pali się we mnie. Udaje, czyli ta osoba się tutaj maskuje. Ktoś w tym związku nałożył maskę skrywającą jego prawdziwe ja. Czyli ta osoba ma lęk przed odrzuceniem, jest mocno usztywniona, nie działa naturalnie w wyniku tego lęku, więc problem jest w tej osobie. Nie wiem jak u was, ale na pewno w tej osobie. Z powodu lęku przed odrzuceniem ta osoba udaje, że jakby sprawy nie ma, tak? Natomiast ma was na oku, naprawdę. Nic, co związane z tobą, nie umyka mojej uwadze. I ta osoba jest czujna w waszej obecności i wyczulona na was, choć udaje, że jej nie zależy, tak? Trudno mi znaleźć odpowiednie słowa w trakcie rozmowy. Czyli ta osoba ma zablokowaną czakrę, serca. Zawsze wracamy do siebie, jak to jest. Chcę sprawić, że znów się uśmiechniesz. Myślę, że to ja wszystko zepsułem i że to moja wina. Czuję ból z tego powodu. Łatwiej jest być w oddaleniu, by móc wylizać się z tego. Muszę wybrać między tobą a inną osobą król monet. No, może być też tak, że ta osoba jest w stałej relacji i potrzebuje ją zakończyć, tym królu monet. Ale na przykład w innych przypadkach będzie chodziło o ten materializm, że ta osoba potrzebuje wybrać między wami a tym przywiązaniem do materii. Moi drodzy, jeśli się wam podobało, dajcie kciuk w górę. Zachęcam również do komentowania. Jeżeli potrzebujesz indywidualnego wglądu, zapraszam do kontaktu mailowego. Tymczasem trzymam kciuki, miłego dnia i słyszymy się kolejnym razem. Trzymajcie się, pa.